Tomek Natkaniec, trener bytowskiej Baszty, a także no, główny sprawca trasy Mistrzostw Polski. Dziś już od rana, dzisiaj jest Święto Trzech Króli, a on na trasie działa. Jakie przygotowania, co na dzień dzisiejszy już jest gotowe? No tak, postanowiliśmy ze względu na to, że jest wolny dzień i dużo kolegów, którzy pomagają mi przy trasie, miało dzisiaj czas, postanowiliśmy już dzisiaj zacząć znakować trasę. Myślę, że był to dobry pomysł, ponieważ szybko nam to sprawnie poszło. Mamy już praktycznie oznaczoną 80% trasy taśmami przygotowane już do wyścigu, który będzie w niedzielę. A jak przygotowania do Mistrzostw Polski? Myślę, że wszystko jest dopięte już na ostatni guzik. Teraz zostaje tylko kwestia rozłożenia płotów i nadmuchania balonów, banerów, rozmieszczenie, tak to wszystko idzie ku dobremu. Czego zawodnicy mogą się spodziewać w Bytowie? Czy coś nowego, czy coś specjalnego? No myślę, że dużo jest ciekawostek. Przyjadą, zobaczą. Staramy się zrobić to profesjonalnie, tak jak powinno być to zrobione. Myślę, że nam się to uda i będzie wszystko dopięte. I co niektórzy będą zaskoczeni. Myślę, że tak powinien wyglądać wyścig, jak my chcemy to zrobić. A więc co? Zapraszamy do Bytowa? Zapraszamy do Bytowa 10-11 styczeń nad jeziorem Jarnie. Jeszcze zapytałbym o takie kwestie techniczne, bo jest dużo telefonów, dużo zapytań odnośnie licencji. Kto musi jechać z licencjami? Czy tylko zawodnicy w ramach Polskiego Związku Kolarskiego ścigający się, czy też mastersi i kategoria cyklokros? Jeżeli są to Mistrzostwa Polski PZKOL-u, a takimi są, wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję. I zawodnicy mastersa i cyklokrosu, to nie są duże pieniążki, ale licencję musi zawodnik, każdy posiada, który chce wystartować na Mistrzostwach Polski. Badania lekarskie? Nie, tylko zawodnicy młodzi, powyżej 18 roku, badania lekarskie są niepotrzebne.